11 dzień listopada 2021 roku, Święto Niepodległości i proszę Państwa, kończymy piłkarski rok w Jasieniu meczem juniorów Stali Jasień kontra Błękitni Olbrachtów. Kamil Chmielarz, witam i zapraszam na ten mecz. Faworyt jest jeden, to oczywiście jasieńska Stal, która w pierwszym spotkaniu w Olbrachtowie wygrała bardzo wysoko, bo aż 17-1. Do tego meczu wrócę, ale podczas tej relacji, kiedy nic na boisku specjalnie dziać się nie będzie. Czas na składy. Rozpoczynamy od gości, a więc Błękitni Olbrachtów w bramce z numerem 12 Wiktor Przerwa, numer 2 Michał Czogała, numer 6 Oskar Dobrucki, numer 7 Jakub Andrzejewski, numer 8 Michał Starzec, numer 16 Patryk Bożek, z numerem 23 grać będzie Jakub Stankiewicz, z 8ką, z 25 numerem, przepraszam, Jakub Miklas, z numerem 13 Mateusz Wojda, z 5ką Dylan Zakrzewski i 11 to i 19 to Dawid Sroka. Na ławce rezerwowych m.in. Obłój, Jabłoński, Szczygieł, Berenc. Ten skład oczywiście może ulec zmianie, tak jak to bywa często w meczach juniorów, że ten skład nie zawsze dostaje taki, jaki być powinien. Także to wszystko sobie spokojnie w meczu skorygujemy. A tymczasem pierwsza szansa, im było blisko. Już Błękitni Olbrachtów mogliby wejść w tym meczu na prowadzenie. Mamy drugą minutę spotkania i było naprawdę bardzo, bardzo groźnie pod bramką Michała Kluwaka. On w bramce Stali Jasień z numerem 12, numer 99 Miłosz Stankiewicz, 2 kapitan Jakub Tomiuk, 5 Lukas Kajzer, 17 Karol Kroczak, 18 Gracjan Dawid, 9 Mateusz Kozimor, 10 Szymon Buczyński, 21 Kacper Rechul, 27 Hubert Szewczyk i 24 Bartosz Wawrzyniak, choć widzę, że do składu jest wpisany Mateusz Bieniek. Tak jak mówię, będziemy sobie to wszystko w czasie meczu korygować. Na ławce Nowogórski, Franckę, Petertil, Kasiewicz, Gregorowicz, Warężak, Sierko. Trenerem zespołu gości jest Marcin Grześkowiak, arbiter, sędzia piłkarski. Natomiast jeżeli chodzi o trenera Stali Jasień, to oczywiście Sylwester Buczyński. Jeszcze jestem Państwu winien informację, jeżeli chodzi o skład sędziowski. Jako główny ten mecz prowadzi Piotr Wójtowicz, na liniach Mariusz Niedzielan i Mieczysław Witkowski. Teraz dobrze, koncentrujemy się już, proszę Państwa, na meczu. Rzut rożny. Uwaga, Michał Kluwak wychodzi z bramki. Zamieszanie, szansa i gol! I gol dla Olbrachtowa. 0-1. No, ta bramka wisiała w powietrzu. Mogliśmy w tym spotkaniu prowadzić nawet 3-0, a to Olbrachtów wychodzi na prowadzenie. Oglądamy sobie powtórkę. Kto strzelił gola? Wydaje mi się, że zawodnik z numerem 5. Zawodnik z numerem 5 to Dylan Zakrzewski. Dla Olbrachtowa taki na otarcie łez, było 17-1 w tamtym meczu, a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, a teraz gol samobójczy i 1-1, ależ to było bardzo kuriozalne zagranie. No i mamy wyrównanie, ale to jest pokłosie bramki samobójczej. No zobaczmy sobie może powtórkę tego uderzenia, jak ta piłka tutaj niefortunnie została uderzona, skierowana w światło bramki przez obrońcę z Błękitnych Olbrachtów. No rzadko się zdarza tutaj w Jasieniu, byśmy oglądali gole samobójcze. No ale po to są te słabe punkty, żeby je poprawiać, także na pewno jakieś tam kroki będą poczyniane. Tymczasem będzie gol dla Olbrachtowa! Tak jest! 1-2! 1-2 mamy dla Błękitnych Olbrachtów.
Czy ten gol został uznany? Tak, oczywiście. Kto strzelił gola? No tym razem ta piłka przełamała ręce Michała Kluwaka, ale też tam troszeczkę był kopany Michał, ale ostatecznie sędzia gola uznaje. 5 minut rzecz jasna drugiej połowy, teraz Abramowicz jest już w polu karnym, ale trzeba do tej piłki biec, a nie od niej uciekać, ale piłka jest w siatce i jest gol! Gracjan Dawid 2-2, a więc wracamy do tego meczu w bardzo dobrym stylu, z wysokiego C rozpoczęliśmy drugą połowę. 2-2. Miłosz Stankiewicz do Warężaka, Damian Warężak, no i teraz będzie gol! Tak jest! 3-2, ale ledwo, tak dość szczęśliwie ta piłka spadła pod nogi Kacpra Rechula i Stalowcy zgodnie z planem wychodzą na prowadzenie 3-2. Speaker, gdzie jest muzyka? Speaker zaspał. No i ładnie teraz Mateusz Kozimor i jest gol! Fantastycznie tutaj odzyskał piłkę i trafił do siatki. 4-2 dla Stali Jasień, ale brawo przede wszystkim za poświęcenie, że tą piłkę zabrał zawodnikowi z błękitnych odbraktów. No i potem idealnie przymierzył, wiedział od początku do końca, co chce zrobić i to zrobił. Stal Jasień 4, odbraktów 2. No i zobaczymy, jak go wykona. Osiemdziesiąta minuta spotkania, Aaron Sierko, ależ pewnie 5-2, nie było co zbierać, piłka zatrzepotała w siatce, prezes tutaj przyjmuje gratulacje, no i jest po meczu. Nawet nie drgnął bramkarz błękitnych, ten strzał był tak mocny, tak precyzyjny, że nie było szans. Jeszcze pracujemy, mówi Sylwester Buczyński. Jeszcze trzeba ten wynik podreperować. 5-2 to za mało, by kibiców radowało. Idziemy po kolejne gole. Gracjan Dawid i Mateusz Bieniek. Rozpędzeni jesteśmy w tej drugiej połowie. No ten zimny prysznic po pierwszej części meczu dobrze nam tutaj zrobił. Aaron Sierko. I piłka wraca do środka boiska. Ale będziemy mieli okazję szybko odzyskać i odzyskaliśmy. Karol Kroczak, Mateusz Bieniek, głodny gry na pewno Bieniek. Mateusz Bieniek popatrzył, jak są ustawieni koledzy, świetną piłkę posłał i tutaj wydawało się, że ta futbolówka zmierza w kierunku bramki. Jeszcze Karol Kroczak, jeszcze Igor Nowogórski zablokowany, jeszcze walczymy, jeszcze Mateusz Kozimor. Ta akcja cały czas trwa, ciągle nie wiemy, jak to się skończy. Teraz Igor Nowogórski, świetnie, ładnie, ekwilibrystycznie, piętką, Aaron Sierko, półprzewrotką, jeszcze szansa, jest gol, 6-2, Gracjan, Dawid, ale pograli, młodzi Stalowcy, 6-2, prowadzimy w tym spotkaniu na 8 minut przed końcem. Gracjan Dawid. Miłosz Stankiewicz ma teraz dużo miejsca. Dlaczego tak szybko wrzuca? Mógł spokojnie jeszcze poczekać, ale jeszcze jest Mateusz Kozimor.
i gol. Gracjan Dawid 7-2. Troszkę to nasi zawodnicy przekombinowali, ale najważniejsze jest to, co w sieci, efekt finalny się zgadza. Gol na 7-2 i to była chyba już ostatnia bramka w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak to się do końca skończy. Koniec. Koniec piłkarskiego roku w Jasieniu. Stal Jasień, Błękitni Olbrachtów 7-2. Ja Państwu bardzo dziękuję za ten 2021 rok, jeżeli chodzi o seniorów, juniorów, no i jeżeli pozwoli zdrowie i wszystko będzie ok, to widzimy się w następnym roku, również podczas meczów naszych dwóch drużyn. Dzisiaj zakończyliśmy ten sezon z przytupem, ładnie, składnie, 7-2, no i oby tak było w kolejnym roku. Drugie miejsce w drugiej lidze to naprawdę świetny wynik. Kamil Chmielarz, dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Tak się bawi, tak się bawi, stawiam się! Hej, tak się bawi, tak się bawi, stawiam się! Hej, tak się bawi!